Cześć, z tej strony Julia. Witam Was w moim nowym odcinku z serii Szlejf. Na wstępie chciałabym zaznaczyć, że wszystko, co pokazuję w moich filmikach, jest tylko zabawą i wytworem mojej wyobraźni. Dlatego w moich zabawach konie latają, gadają, zmieniają płeć i robią wszystkie inne rzeczy, które nie powinny robić. Zatem zapraszam do filmiku i miłego oglądania. Pa! Cześć! Z tej strony Julia. Witam Was w nowym odcinku i dzisiaj jedziemy do sklepu Rossmann, bo będę chciał sobie kupić jakieś nowe konie. I na pewno będę chciała sobie kupić klacz rasy Knapstruper. I może jeszcze jakieś inne, nie wiem. Jestem tutaj teraz w aucie i jak widzicie, teraz jedę. Do zobaczenia w sklepie. Pa! Jesteśmy już w sklepie Rossmann. I właśnie zaraz do niego wejdziemy. Jest ta moja klacz, którą chciałam. Ona właśnie, o, tak wygląda. Jest po prostu prześliczna. Ma taką rozwijaną grzywę. Jest cudna. Wybiorę sobie najładniejszą, żeby mieć jakąś ładną do mojej kolekcji. O. To zaraz Wam pokażę, jak wybiorę. To jest moja wybrana klaczka. Mam ze sobą koszyk, a więc teraz ją wkładam do koszyka. Jak widzicie, moi drodzy, tu jest strasznie dużo różnych koni i dużo innych zwierząt. Tutaj mi się podoba ten taki konik, jest po prostu też przecudowny. No tak grzywa, no spójrzcie na to. Nie wiem, czy go kupić, ale wy piszcie komentarze, jakie Wam się najbardziej podobają i jak dać temu nowemu koniu właśnie z rasy Knapstruper. I nie wiem, czy tą wziąć. Nie wiem, jeszcze to przemyślę. Pooglądajmy inne konie. Tak, moi kochani, słuchajcie, jeśli się nie mylę, to jest pies Husk. Bardzo lubię tą rasę, jest dla mnie prześliczna, po prostu jest przecudowna. Ta rasa. Jeszcze ogólnie nie mam żadnego psa z kolekcji. Chyba, no nie wiem, ale mi się tak wydaje. No jest po prostu przecudowny. Tutaj mamy takiego pociągowego konia.
To jest dziewczyna. Klaczka inaczej. Mnie to dziwi tylko, że konie z kolekcji są pociągowe, są takie ciężkie, bardzo. Jak ktoś ma pociągowego, to wie na pewno. Już wróciłam do domu i jednak zdecydowałam się, że kupię tylko jedną tą klacz, bo jutro albo pojutrze jedę do świata zabawek kupić sobie jakieś konie szlejchy, dlatego chciałam większość koni kupić właśnie ze szlejchy, dlatego jednak wypadło, że tylko ta moja klacz rasy Knabstruper. Pa! Cześć, dzisiaj jesteśmy w galerii handlowej i wchodzę do świata zabawek. Będziemy się rozglądać za konikami szlejch. O, właśnie tutaj są całe półki tych koni. Caluś. Jeszcze są z innych serii oczywiście. Są. I są nowości z gazetki, bo jest nowa gazetka 2020. Akurat te nowości się dopiero teraz pojawiły, bo miały się pojawić w marcu. I są. A ja tu się rozglądam. Jakie konie by tu kupić? Są tu kucyki, źrebaki. O, to jest ten mój wymarzony. On jest taki śliczny. Chyba go wezmę. Tu są zestawy koników. Niektóre konie tutaj z tego wyski. O, właśnie wystawka. Mi się kocha. Słuchajcie, też ten bardzo źrebak podoba. No, położę go tu. Mam dwa źrebaki. Akurat źrebaki. Bardzo dużo koni mnie to fascynuje. Jak się na jakiegoś zdecyduję, to wam powiem. Do zobaczenia za chwilę. Tu jest ten prześliczny. No już tu stoją przy ziemi. Dwa źrebaki i jeden duży koń. Zobaczmy teraz na bajale, bo to jest seria bajala. One są przecudowne. Tu są ceny pokazane. Nie wiem, no, podobają mi się te bardzo strasznie nowe. To są właśnie te nowe. Mi się tak strasznie podobają.
Pokażę wam, które są nowe. To jest nowy. To jest nowa klacz do niej. Bo zwierzak oczywiście nie może być sam. I tutaj jest smoki. Są malutki smoczek z dużym smokiem. Jest film obejrzał. Tu właśnie są takie wystawki z Horse Club, bo są różne serie. Horse Club to jest Real Life, jeśli się nie mylę, i dinozaur. O, zobaczcie, jakie słodka foczka. Przesłodka. Jednak mam za duży wybór i zastanowię się tu na spokojnie, a wam pokażę mój wybór w domu. To do zobaczenia w domu. Pa! Cześć! Jestem już w domu. Jednak zdecydowałam się, że pójdę do innego sklepu, ale on jest cały przeznaczony dla Schleicha. Nagrywam tylko w świecie zabawek, a w tamtym nie. I pokażę wam nowego złotego osiołka, nową klaczkę i klaczkę, którą wczoraj kupiłam w Rossmanie. I taki zestaw otworzymy. To jest taka klacz. To jest Arab. Mi się strasznie podoba. Jest po prostu przecudowny. I jak widziałam ją w sklepie, to powiedziałam sobie, muszę ją mieć. A tutaj jest złoty osiołek. Też jest fajny. Taki słodki. I ta wczorajsza klacz. Też jest przepiękna. Ta rozwiana grzywa i rozwiany ogon. Super. A tu mamy zestaw. Cała rodzinka. Jest płotek i jest jakieś jedzenie. Bardzo chciałam mieć tego źrebaka, co tutaj widzicie. No to co? Otwieramy! Wyskoczyło nam z pudełka ten oto cudny źrebaczek, jego tatuś czarny i jego mamusia. Tu jest do nich jedzonko, płotek. No to dalej rozpakujemy. Rozpakowane. Jest tutaj cała rodzinka. Przepiękna rodzinka, jest do nich jedzonko. Tutaj nigdy nie wiem, co to jest. Jakaś kostka? Nie wiem. Piszcie w komentarzach, co to jest. I płotki. Jak złożę już ten zestaw, to wam pokażę. Do zobaczenia za chwilkę. Złożyłam zestaw.
Tak wygląda w całości. Mieszka w zagrodzie cała rodzinka. Jest tu jedzenie. To coś, jakaś kostka. No jest po prostu prześliczne konie. Sobie kupiłem. Piszcie w komentarzach, jaki koń wam się najbardziej podoba i jakie imiona one będą mieć. A już nie przedłużam. Pa!